pan Apolinarski w swoim popisowym numerze. Ujeżdża piątkę koni, stojąc na dwóch z nich. To jest bardzo trudna ewolucja. Ja w Szydłowie widziałem podobne numery, które wykonywali tamci kaskaderzy, którzy występowali na turnieju, ale oni tylko potrafili wejść na dwa konie i tak po prostu sobie troszkę postać. Natomiast pan Apolinarski robi to samo, ale w jeździe szybkiej oraz jeszcze powozi trzema koni, które jadą z przodu. Jest to prawdziwy mistrz kaskaderki konnej. Prawdziwy kowboj z Dzikiego Zachodu. Jak Państwo widzą, robi to z zupełną lekkością, bez wysiłku. Tak jakby jadł kromkę chleba z masłem, szynką, pomidorkiem, cebulką, no i może ewentualnie pieprz, sól i czosnek do smaku. Pan Apolinarski przyspiesza tempo. Widzą Państwo, jakiej maestrii potrzeba, żeby takie świetne sztuczki na konia wykonywać. Na prawdziwi koboje, na prawdziwym Dzikim Zachodzie w Kurzwękach. Mrożące w krew w żyłach popisy Apolinarski Group. Sam pan Apolinarski w tej chwili, proszę Państwa, w akcji. Oj, proszę Państwa. Oj, proszę Państwa. Ten koń się zanadto rozbrykał. Ten koń się zanadto rozbrykał, ale proszę Państwa, kowboj żyje, nic mu się nie stało. Oczywiście to są kowboje, którzy są wytrenowani we wszelkiego rodzaju sztukach cyrkowych. Dalej, mija, mija! Jeden spadł.
Co? Twój balon, no teraz, teraz lepiej tam nie iść. I świat, proszę Państwa, do góry nogami. Na galopującym koniu. Pan Apolinarski, szef Apolinarski Grup Narodowo w Kurozwęku. O, czasami jak koniec słabszy, to można mu pomóc podbiegając kawałeczek. I proszę Państwa, próba zebrania kapeluszy. To jest trudna sprawa. Ale na pewno któremuś dzielnemu kowboi ta sztuka się uda. Cierpliwości, widzowie, nie magister TV. Ach, mało brakło, mało brakło. No i przypuszczam, że pan Apolinarski pokaże, jak się tej sztuki dokonuje. Trudnej sztuki. Tak, proszę Państwa. Miałem rację. I jest jeszcze jeden kapelusz do wzięcia. Koń się pomylił. Ten jest taki średni. Ale ten jest średni.
Centymetr brakło, aby ten kapelusz znalazł się w rękach dwóch kowbojów. Albo kowboju. Proszę Państwa, nie jestem tutaj tego pewien. Musiałbym troszkę zażyć miotka albo miotku. O, proszę Państwa. Piękna sztuczka. Nie jestem pewien, czy ta sztuczka dobrze się skończy dla mojego obiektywu. Jeżeli następne filmy będą troszkę przymglone, to dlatego, że piasek, który strysnął spod nóg pana Pylarskiego, mógł trafić również na obiektyw. Aj. Publiczność żywo oklaskuje pokazy Apolinarskich Grup. I wspaniali kowboje. Kowboje są tutaj w całej gadałości. Koniec bardzo dobrze wychowany. Proszę Państwa, koń jest prowadzony tylko siłą woli jeźdźca. Nie ma żadnej uzdy, żadnych rzemieni, żadnych wodzów. Ognisty jeździec.